Zobaczcie Państwo, jak to działa na rynku w Trzebnicy. Ratusz jest udekorowany i oprócz flagi trzebnickiej widzimy oczywiście polską flagę. Wiatr wieje z prawej strony, w związku z tym ta flaga jest odwrócona, ale ta trzecia flaga, której nie ma, ja przypominam, że Unia Europejska nie ma żadnej flagi, a więc co ta flaga tutaj robi? I teraz widzimy, do czego dochodzi. Europoseł Duda jest tu widocznie faworyzowany na tym rynku. Co chcę Państwu pokazać? To są te tablice, które już we Wrocławiu w takich ilościach widzieliśmy. I dalej na następnych kamieniczkach. To są z pewnością kamienice. Prawie na każdej jest taka tablica. I co na niej widzimy? Jakieś przedziwne symbole. Pentagramy. Przede wszystkim widzimy pentagramy. To nie są aktualne tablice, a jednak od 2007 do 2013, a mamy już przecież 2015. Więc dlaczego ich się nie ściąga? W ten sposób Unia Europejska za tam na kolejnej balustradzie wisi europoseł Duda. Dlaczego nie ściąga się tych tablic?